się założyłem nową baterię i tego. Byłem, kurczę, u tego skubanego Greka, ale tam jest tyle ludzi, już wyłączą, bo wam syczeć będzie. I ten, tam jest tyle, kurczę, ludzi u tego Greka, że wścieklizny idzie dostać. A głód straszliwy, kurde, trzeba coś zjeść. Właśnie przed chwilą, kurde, nie miałem odpalonej kamery, ale zajechał mi skubaniec. Tak mi zajechał droga autobusem. No wypierdzielił się od, bo samochody stały na brzegu i wypierdzielił się skubaniec dobre 2 metry, kurde, od tych samochodów. Zajechał mi pas, kurde, i ten. Ja mu tam mrugą światłami i tak dalej, ale wiecie, to bezmózgowce są. I tak, u Greka, kurde, tam jest tyle ludzi, że czekałbym jeszcze, kurde, nie wiem, do końca życia. Dlatego cisnę teraz, kurde, do tego, do Grillmeistera. Nie jest 23:58, jeszcze zegar mam, bo miałem akumulator odłączony. I nawet nie wiem, która jest godzina, kurde. I takie, kurde, są zasady gry. Muszę potem zobaczyć, synchronizować, kurde, komórka z kompem i... I jakby na komórce miał dobry czas, to przeniesie ten czas do auta. Ty się motro za bardzo. Nie było ciemno pomarańczowe. Cisnemy do tego, do Grillmeistera. Jest teraz 3 stopnie, przed chwilą było 2,5. A oni mi będą gadać o jakimś ociepleniu klimatycznym, kurde. Jak na niemieckie warunki, to naprawdę jest, kurde, zimno, powiem wam, bo tu dopiero tak nie widać mnie, nie będzie mnie widać, ja wiem o tym, ale sorry, przynajmniej głos będziecie słyszeć. Styczeń, luty, to tu tak zawsze przypierdzieli, kurde, w Lublinie. Dzisiaj jest sobota, to jest najgorsze, ja nie wiem do której. Ja nawet nie wiem, która jest godzina i czy ten, kurde, Grillmeister tam otwarty. Skubaniec. U tego Greka wszyscy w maskach stoli, kurde, obie głupki. Tam było, kurde, nie wiem, chyba z 10 ludzi. Zanim oni to wszyscy pozamawiają, zanim takie jakieś pierdoły tam się będą odbywać u nich, to sobie można pojechać na rybka, kurde. Wiadomo, może by mnie tam taniej wyszło, kurde. No ale nie ma co być taki, kurde. Po niemiecku to się nazywa Geizig. Skąpy, o, skąpy to jest Geizig po niemiecku. Mnie to jest wszystko równo, kurde. Czy ja bym dał, kurde, ryba, czy ja bym dał, kurde, ten. Pizza nie, no bo pizza dopiero jadłem niedawno, kurde, to ten. Na jod mnie coś tak ciągnie, z rybki, kurde, dobry jod. Plus jest tego na przykład taki, że tam mam parę metrów, kurde, do chaty i jest ok, nie? A stąd to potem muszę dalej cisnąć. Ale może wam jeszcze jakieś pierdoły poopowiadam, czy coś takiego. Jak to przeżyjecie? Jarek mi godą nie opowiada już tam w tym ciemnym, kurde, czy coś tam mi tak powiedział. No, te papierdruki są ogarnięte na warsztacie. Wszystko jest ok. I teraz trzeba, kurde, coś zjeść dobrego. Mam nadzieję, że, kurde, oni mają otwarte, kurde, bo się wkurzę zaraz. Ten tu nastawiał klamorstwów helikopterów, samolotów, pierdołów. Co ten to, kurde, tak hamuje?
tam jest kurde Einbahnstrasse, tam się nie wpierdzieli rajd. Przez dwie ciągłe przewali. Głupi. No. Euro 3,9. Dieselek. Bo mnie tylko dieselek interesuje, reszta mnie nie interesuje w ogóle. Samoloty to chyba na kredyt wziął, żeby je gdzieś spłacał teraz przez 200 lat. Ciągnął z ludzi, kurde, kasa. Jakieś kurde dziwne ludzie tam. Ta jedna w masce zapierdziela z tego, co mi tak oko, kurde, na życiu. No muszę puścić te syczynie trochę, bo mi szyba paruje. Śmieszna godzina tu jest, kurde, 003, ale tak nie jest, kurde. Bo po odłączeniu tego akumulatora jeszcze jest ten, no netto jeszcze jest otwarte, nie mam, nie wiem, do 10 czy coś takiego, czy do 9. No, wbiłem się tu już, kurde, zaraz cyk fuch. I mam nadzieję, że tu nie będzie za dużo ludzi. I ten. Z masce już tam, kurde, zapierdziela, już mi się żigać z tego widza. No, żigać mi się strasznie chce. Cyk, fuch. Idę po jakieś żarcie, kurde. Zaraz przyjdę. A kuku. Dobra, żarcie mam. Przynieśli mi to, kurde, aż prawie pod same auto. Ale zimno, ja pierdzielę. Ja muszę, kurde, hajcem załączyć tutaj. Zbiornik, że muszę wody zaraz kasiądlać. To się nie da opisać. Bieram was, kurde, do ręki tutaj, bo tu się jadymy. Tak się jadymy. Dwa busy się prześcigają. Patrzę tam w lusterko, kurde, jeden drugiego prześciga, skubańcy. Zaraz muszę ta godzina nastawić, kurde, w przybliżeniu przynajmniej według komórki. Się to jakoś tam ogarnie, kurde. No nie wiem, czy takie nocne wyprawy do was, kurde, są dobre, czy to, kurde, tam ktoś w ogóle suwoczy go, czy coś tam oglądał. Bo to taki paskudny film wychodzi, takie ciemne, kurde, wszystko jest. I tak dalej, ale to jest taki moment, w którym można się odprężyć, uspokoić i trochę tam pogadać do widzów, o ile jeszcze jacyś są, bo zauważyłem, że ten teraz robię takie omyka, patrzcie tutaj, bo widzę, że tam jest ciekawy parking, dosyć oświetlony, to może będzie dobrze i muszę zaraz woda, kurde, spuścić po drodze, kurde, gdzieś. I zaś stoję na czerwonym świetle, kurde, widzicie. Jezus, ale zimno jest. 2,5 stopnia jest, kurde, na tym, na dworze. Busy jeżdżą puste, wiadomo. Też nie mogą co pokazywać, kurde, ciekawego. Zielone. Zielone. Stanę na tym parkingu przy Rewy, ale jeszcze po drodze szybko, w ciemnym trzeba, kurde, tam. Rewe, czyli Penny, nie? Bo to jest grupa Rewy. No muszę tam gdzieś, kurde, jeszcze tam upuścić, kurde, z tego, z krzyża. Tu się idzie na Schrottplatz, kurde, na ten, na złomowisko, kurde. O,
mam naturalnie zamknięty, ale to nie szkodzi. Ja tu przeskoczę na 2 sekundy i zaraz będę gotowy. Jest taki kurde sztyglić, ale już go nie będziecie widzieć tego. Szrotplatz jest taki kurde złomowisko po prostu, na które kurde nieraz ze złomem przyjeżdżałem, nieraz teges. Tu się wbiłby do peny. Peny to jest Rewe grupa. Zaraz mi się wpierdzieli, jakoś zamaskowano istota kurde pod tym. A te ludzie to są świry, kurde, wiadomo, naprawdę, kurde. Muszę się parkować tak. I tyłem jakoś tak, cak. 7:00 do 22:00 mają tu otwarte. Troszkę dalej. Te lusterka, kurde, to mnie mylą troszkę. W busie miałem inaczej te lusterka. Nie rozstoja pół metra od tego i już myślę, że jestem przy samej ścianie. Troszkę takie mylące są te lusterka w tym Golfie. Teraz zahajcował tu grubo. No i co by wam tu ciekawego jeszcze poopowiadać? Jakieś głupoty tym ludziom się włączają. A jeszcze mi się przypomniało, że muszę jeszcze, kurde, że potrzebuję widelce, nie? No to wiadomo, normalnie kiedyś to dowali zawsze, kurde, to był ten. A teraz, kurczę, trzeba pamiętać o tym pierwieństwie, mu skleroza i to nie pamiętam. No zawsze trzeba powiedzieć, że kurde, mają widelce dać. To normalne jest, kurde, czym ja to umieć, kurde. Patrzcie teraz, czy dali 3 ryby już teraz, kurde. Unboxing. Dali 3 ryby czy 2? No są 3. 1, 2, 3 i jeszcze chyba kapka. No. Skumańce, ryba trzeba jeść, kurde, ryba jest zdrowa. Bo to nie ma lekko. Żyje się tylko raz, kurde, trzeba jeść, kurde, mocno. Konkretne rzeczy, a nie jakieś tam pierdoły. Frytki do góry nogami, kurde, ale cyrkus, ja pierdziel. Dobra. Kurczę, się nie ogarnąłem tego. Może jak w poniedziałek nie zapomnę, to muszę sobie zrobić taką deskę, kurde, na kierownicę. Żeby mieć taki stolik. No kurde, tyle razy, zawsze zapomnę to pierwieństwo. Bo to przy okazji, jak coś na napile, to tam ogarnę taką, kurde, taką miluchno jakoś taką fajną. Na kierownica się zakłada, cyk i jest luks. Co by wam tu poopowiadać jeszcze? Może o wojsku wam opowiem, o. Właśnie, o wojsku wam opowiem dzisiaj. No, byłem w jednostce samochodowej. Już jej nie ma. W Oleśnicy Śląskiej koło Wrocławia. No i tam było tak ciekawie, że te normalne pobory zostawały w tej jednostce, czyli wiosna i jesień.
a te dzikie pobory po prostu wywalali do innych jednostek. Tak to kiedyś było. No i... A ja na jesień poszedłem do wojska. Nie wiem, czy już gadałem, w jakichś filmach na pewno gadałem, że ten... Że jak poszedłem na jesień do wojska, poszłem czy poszedłem, jak to woli, to ten, ta cytryna trzeba ogarnąć, to no, luks. No to zostałem w tej jednostce po prostu, nie? Że jednostka samochodowa, to tam wiadomo, kurde. Było spoko do przysięgi wojskowej, a po przysiędze wojskowej nas wywalili na autodrom, bo oni wpali na pomysł, będą remontować ta jednostka. No, wywalili nas na autodrom, czyli do lasu praktycznie, tam pola, lasy, te całe samochody, te wszystkie pierdoły, co tam były, to no złom w sumie był. Te stare 200, czy tam 244, to były w porządku, nie? Ale większość tego to było złomowisko po prostu. Te samochody miały przejechane, kurde, ja nie wiem, 30 km. I nic więcej, ale one stoły i gniły, nie? No i to, bo to było, nazywało się gotowość bojowa, żeby była. Ja nie wiem przeciwko jakiej armii oni się chcieli tym sprzętem wtedy tam przeciwstawiać. Ale to przypominało po prostu coś takiego, jakby przeciwnik przychodził na mnie z Glockiem, a ja wyciągnął proca na uchaki, tak na druty i starał się go tym wykończyć, nie? Że totalny bezsens, co my tam wtedy, kurde, produkowali. No ale wojsko, to jest inny świat. No i... No i wywalili nas na ten autodrom. Żarcie nam tam przywozili, bo stołówka jeszcze dalej hulała w jednostce. No i tak się tam żyło, tam w namiotach mnie spali. A zima w 86 roku była taka, że wtedy było minus 35 stopni. A my sobie w namiotach spali, nie? Także ciepło tam wcale nie było. No. W namiotach mieli taki piec, taką koza. No i... To nie było żadnej zaprawy fizycznej, pierdołów, takich głupot, bo my zaprawa to mieli, kurde, swoja, nie? My rano musieli wstać, śmignąć do lasu, wyciąć sosny, obojętnie jakie, nie? Bo tam nie było żadnego tego, tam coś tego, jakieś teraz takie pierdoły wprowadzili. Brało się taka piła, moja, twoja. Zapierdzielało się tam, kurde, do lasu. Ścinało się byle jako sosna. Poczuło się potem ją na kawałki. Tą piłą, moja, twoja. I... No i co? I to było mokre drewno, to trzeba było najpierw wysuszyć, kurde, pierońca. Czyli była
ta koza, dookoła kozy stoło, kurde, pełno drewna pociętego. Była tam w tych samochodach tak jakoś tym posiekiera. To my się tam starali to porąbać, żeby to przynajmniej w środku tam deczko przeschło. No i tak my to grzoli tym gównem. No ale przy minus 35 stopniach nie zagrzejecie namiotu, nie ma opcji. Czyli ci, co spali przy piecu, bo nas tam szóstka spało w namiocie, sześciu chyba, niektórych po ośmiu spali, no to kurczę, jakby mu to powiedzieć, że nie było tak, że zimno, że człowiek zamarzł na kości, nie? No, ale było nieprzyjemnie. No i taki ktoś, kto spał przy samym piecu, to z jednej strony był spolony, bo my hajcowali jak wściekłe, a druga połowa jego była zmarznięta. Typowo wojsko, to jest absurd. Ale to trzeba przeżyć. Jak ktoś to przeżyje, takie wojsko prawdziwe, to go już kurde nic nie zaskoczy, to nie ma takiej opcji. No. Przebiedowali mnie ta zima. Tylko tam żarcia w ogóle nie dawali konkretnego. Oni tam trochę przywozili z tej stołówki, ale mieli mnie takiego kurde szefa kuchni, świniopodobnego, który hodował te świnie. I on zamiast tym żołnierzom to dać do żarcia, tym młodym chłopakom, kurde, co mieli Polska odbudowywać, to krot to skubany i karmił swoje świnie tym. Także my tam deczko przymierali głodem. Ta zima my jakoś przetrwali. Jak już ta zima minęła, to zaczynaliśmy kombinować. W zimie zacząłem kombinować, bo mnie potem powiedzieli, dobra, tu masz pozwolenie wojskowe. Ja na autobus jeszcze wtedy prawa jazdy nie miałem. Ale oni wiedzieli, że ja byłem zapisany, że jak pod koniec... Bo kiedyś było tak, trzeba było jakiś czas z kategorią trójką, trójka to na osobowe, dwójką przejeździć i potem dopiero można było zrobić prawo jazdy na autobus. To ja zaraz kurde im zapodałem, że ten, że chce na autobus i tak dalej. O tym wiedzieli, no i z pozwoleniem wojskowym, kategorią na ciężarowe, szło normalnie jeździć autobusem. Tego i tak nikt nie sprawdzał. I teraz tak. Żadne WSW, srutu tu, nikt tego nie sprawdzał. No i to miałem doświadczenie, normalnie jeździłem, jak ktoś jeździ ciężarową, to i busem pojedzie. To jeździłem autosanem, krążyłem tam i z powrotem do jednostki i na ten autodrom cholerny. No i to w jednostce, najpierw było kurde ten, trzeba było załatwić worki, kurde. Załatwiliśmy worki. Takie, wiecie, jak na ziemniaki, jak na kartofle. No i w tych workach z jednostki przywoziłem węgiel, bo tam był i koks, i węgiel.
No i to w tych bagażnikach tam się naładowało, kurde, do worków. No i to wtedy my mieli bogato, bo my nahajcowali w tej kozie. Normalnym węglem, czarnym, tym kamiennym. To już było w naszym namiocie bardzo bogato i bardzo ciepło. I nie trzeba było, kurde, napierdzielać tyle tego drewna. No i teraz tak. Potem się pojawiły grzybki, maślaki. No i... coś nie, coś się dało zorganizować. Jakoś, kurde, jakiś olej, jakieś coś. Tylko patelni my nie mieli. Pamiętacie, jak to wyglądało w Syrence, taki ten kołpak? To była jak patelnia. No i tak, w takim kołpaku od Syrenki, metalowym, przyrządzałem jedzenie. Grzybki, kurde, robiłem na oleju i tak dalej. Nieraz jak się udało spaczyć margaryna, to była margaryna. A ona była paskudna taką jakoś, kurde, w ogóle się nie chciała topić. No. Nieraz się udało nawet trochę kartofli spaczyć. Bo oni wychodzili, wychodzili z założenia, że jak my sobie jako na autodromie, to ten, to tak jakby na poligonie. Czyli mamy żyć o sucharach. Z Kubańca, ale mieli tupet. No i stamtąd, z tego autodromu, potem trzy razy wypierdzielałem jeszcze na poligon. Bo mówię, czy ja tu się za, czy gdzie indziej się za, to wola się, kurde, świat pozwiedzać. No i jeździliśmy zawsze do Torunia na poligon. Raz byłem Besamem, Besam dwójka, z przyczepą. Zobaczcie się, jakie wyposażenie jest w Besamie w dwójce. To jest praktycznie taka ślusarnia na kółkach, z przyczepą. Z tyłu miałem na przyczepie, miałem butle tlenowo, acetylenowo, długie szlauchy, takie pierdoły, wszystko. No i tam był agregat, spawara była też na tym przyczepie. Jedna osiówka taka głupio, taka skokała zawsze, wściekło. Jak się po dziurach jeździło. No, na poligonie są dziury. I ten. Także w trójka my tam w tym aucie spali. Tam były trzy hamaki. Ale to było dobre, bo tam było webasto. I tam już przynajmniej było ciepło. Odpoliło się to. I było luks. Bardzo dziwna kobieta obserwuje teraz. Bo maska założono pół na pół. Paliła papierosa. I zamiast ta kipa wyciepnąć byle gdzie, jakbym chciała walnąć na podłogę, to odeszła od auta 3 metry i wyrzuciła ją tam. Wsiadła do auta i jedzie.
Słyszycie, jak pyrkot auto teraz. No i tam szło, na tych poligonach szło lepiej przeżyć, bo tam przynajmniej żarcie było lepsze. Jakieś puszki się tam dostawało, jakieś coś. Ruskich było dużo. To z ruskimi się zawsze robiło machnią. Tak, w czterech pancernych, co zamienił ta żaba na jakieś tam inne pierdoły. Tak, ta co skochała, ta blaszana. Te puszki w ogóle nie były opisane. Pierwszy wie, co to było, co i jak. A było jakieś mięso w środku. Nie, to się jadło. Także Polska w komunie w tamtych czasach absolutnie nie zadbała o swojego żołnierza, nie? O tego, co ją miał niby bronić. Nie było takiej opcji. Kradli, kombinowali, szczególnie te trepy pierdolone. Każdy kombinował coś na lewo ukraść jeszcze z tej jednostki. I tak, byłem, kurde, tym besamym, potem byłem, kurde, jeszcze czymś. Też chyba był besam, czy starym dwusetką, czy czymś. A potem na samym końcu, to już było niedużo do cywila, bo ile, bo pół roku jeszcze. I był u nas taki, to nazwisko mogę powiedzieć spokojnie, Jacek Piotrowski. Może to nawet był rok do cywila, nie, pół roku chyba tak było coś, tak mi się przypomina. On był jako jedyny żywiciel rodziny. Gospodara tam mieli, on z Kieleckiego pochodził. I on miał jechać tą Nyską właśnie, kurde, na ten poligon. No ale że ten że wypuścili go pół roku wcześniej, chyba pół roku, może 6 miesięcy, coś tak. Pół roku też 6 miesięcy, ale pół roku może 8 miesięcy, czyli coś w tym rodzaju. Udało mu się wejść wcześniej do cywila. No ale jako, że on był zapisany na to, że musi jechać tą Nyską pierdzieloną do tego Torunia, na tym poligon, to on szukał kogoś, kto kurde za niego pojedzie. Nie? No dobra, dawaj, jada tą Nyską, sześć zegar. Najwyżej się zakopia, kurde, w tym. Jak tam z Kotym i Berdemem było ciężko przejechać, a ja tam kurde Nyską miałem jeździć, no nie miałem ja tam, tylko miałem zajechać. I to miało być tyle, ale potem się okazało, że naprawdę miałem jeździć po tym poligonie tą Nyską. A to była Nyska. Tako kurde, jakby to powiedzieć, tako lodówka. Tam nie było agregatu chłodniczego, jakiegoś kurde, żeby zamarazało czy coś. Było po prostu taki, no taką chłodziarka, coś takiego, coś w tym sensie. Miała grube ściany takie. Na pace, znaczy na pace z tyłu, tam była obłożona takimi dupsami. Co się okazało? Przepraszam.
co się okazało, że potem, bo ja tego wcześniej nie wiedziałem, że im chodziło o to, żeby tam jeździć, bo tym poligon to wyglądało tak. To z gotowością bojową nie miało nic wspólnego, to było tylko kurde urlop taki do tych trepów. Czyli do tych zawodowych. Nie? Oni tam... Sorry, że szeleszcza, muszę to jeszcze też wycieknąć. Bo mi się tu nazbierał za dużo klamorstwa w aucie. O, już się poprawią. I te gnojki, takie te kurczę od kapitana wzwyż. Siedzieli tam po lasach po prostu. Ale żeby mieli bogato, no to mieli i ten. Każdy miał takiego stara 660 przywiezionego tam, postawionego, wypoziomowanego. Do tego mieli podłączone telefony. I tam mieli niby siedzieć w tym lesie, kurde, to było niby tam całe dowództwo się nazywało. Tam chodziło tylko o to, żeby oni tam mogli jechać na, wiecie, od baby się odgonić, od chaty. Siedzieli tam, pili dziwki, nie dziwki i wszystko sobie tam dali zwozić, wiadomo, nie. A ja miałem na tej cholernej nysce, na pace. Wszystko. No wszystko to, co w tamtych czasach szło dostać w Peweksie. Czyli najlepsze, kurde, Johnny Walkery, Jackie Danielse, kurde, no wszystko, wszystkie trunki, wszystkie, kurde, szampany, nie szampany, różne popierdółki, kurde, kondomów, te erosy, te polskie, takie co były kiedyś, tego od cholery, bo oni tam sobie dziwki zamawiali różne, kurde, i tak dalej, ja pierdziele, i to było tak, nie, czek, kurde, spał, a oni brali telefon, bo mieli podłączone, normalnie linie mieli takie kable pociągnięte. I jak tam, który potrzebował coś, no to dzwonił do szefa, kurde, kompanii, do nas. I ten szef kompanii wysyłał po tym kogoś tam, żeby im to dostarczyć. Nie? No. I ja tą pierdzieloną, zesraną neską jeździłem po poligonie jak głupi, kurde. Tam łysy opony, kurde, wiadomo jak to, kurde. Bo to nie jest auto na poligon, żeby po poligonie jeździć. Ale że ona była tak zamykana, zabezpieczona, na dole takie kratki były, jak się, kurde, w łaźni, kurde, są takie, wiecie, takie drewniane gówno. No i tam miałem te skrzynki, kurde, z tamtym, trochę piwa tam było. Ale to głównie było takie, wszystko takie mocniejsze trunki. Balantańsy, nie balantańsy, wszystko tam było, nie? I to miałem normalnie w skrzyniach poukładane tam. Na półkach jakieś czekolady, bo tam takie półeczki były porobione, jakieś czekolady, pierdoły. Weź to człowieku, jedź kurde z takim głównym po poligonie, tam same dziury. A to chodziło tylko o to, że cały poligon polegał na tym, żeby te trepy się wyrwali z domu. Od żony, od dzieci. I ten. I co tam mogli poimprezować. No i tak pojeździłem tą nyską, pojeździłem trochę tamtego. Rzadko kiedy, żebym tam w nocy zadzwonili. Jak w nocy zadzwonili, to trzeba było tam jechać, im tam coś zawieźć, albo coś tego. I ja się tam nie meldowałem w ogóle do nich, nie? Jakiś tam poruczniku, czy... Ja to tam, wiecie, kurde, jaki jestem. Tam miałem w dupie wszystko, nie? I ten. Bo oni sobie to tak życzyli, kurde, nie tego, ale potem na poligonie to też było inne życie, bo tam w ogóle już nie ten, tam się normalnie tam... Na tych się nie godało, nie? Ale tam... I tak przebiadowałem ten ostatni poligon. A ten drugi poligon, teraz mi się przypomniał, bo to był trzeci. A ten drugi poligon to też jechałem Besamem
chyba nawet tym samym, już nie pamiętam, bo to już tyle lat temu. I tam miałem, wtedy dużo rezerwistów wzięli na poligon. Te rezerwiści spali w namiotach na poligonie. I wzięli z takich wszystkich, kurde, mechaników samochodowych, różnych takich, kurde, niby co się mieli na czymś znać. Bo tam chodziło o to, żeby te cholerne ułazy wyremontować. A tam silniki zarżnięte, wiadomo, to kurde, te ułazy to kurde też był złom. No i to ja do tego Besama miałem swojego, bo tam z boku było przy, jak się jedzie w kierunku jazdy, po lewej stronie był taki dźwig, taki po prostu masz do tego, to się zaczepiało na przedni zderzak. Taką wyciągarka i szło normalnie te silniki wyciągać do góry. Ja bym zawsze mu podjechali tym klamorem, albo go przypchali, albo przyciągli. I ja im to musiałem potem podnieść, ten cały silnik wyciągnąć z tego łaza. I oni, to były niby jednostki jakieś tam remontowe, ale to też nie była jednostka, bo to były jakieś cywile, pierwszy wiek, kto to był. Mechaniki samochodowe i grzebali tam w tym. Robili remonty silników. Na polu, kurde, na piosku, na marasie, na wszystkim. Co możecie wyobrazić, jak to musiało chodzić. Nie, że tam warsztat jakiś, normalnie to się bierze warsztat, jest stół, jakieś coś tego i tam się pakuje silnik do góry i tam się rzeźbi coś. Ale nie, oni to na tych, kurde, na tej ściółce, tam w lesie, kurde, na tym marasie, tam grzebali, o to tylko wyciągnął im, oni tam odjechali tym trupem, wyciągli go z powrotem tam, ale opuściłem im to tam i tam grzebali, kurde, tym. No, rozumu, kurde, logiki to w tym nie było ani trochę. Czemu to światło się zgasiło? Teraz to mi bezpiecznik chyba wybił. Nie. Same to się, widzicie, to się gówno same dzieje, kurde, tu w tym aucie. Ja się boję tym jechać, kurde. Jakieś, kurde, wyłączają się, kurde, lampy. Jakieś pierdoły, to auto myśli za mnie. Jada do tyłu, to mi się jakoś wycieraczka włączą. A nie rozumiem się, drzwi zaklapną, kurde. Dom wariatów. No i ty. I tak to tam szło przeżyć. Tam było bardzo dużo grzybów w tym Toruniu. I o tam, kurde, chodzi. Po tych lasach my tam te grzyby, kurde, zbierali. Te webasto my załączyli. Te kratki z tego Besama pościągałem. Bo tam na szybach takie kratki były. I ten, te takie taboreciki, kurde, wojskowe my tam poobrycali. Położyli te kratki, suszyli te grzyby. Także grzybów nasuszonych to było takich, kurde, takich jak skrzynia z telewizora. Ale taka skrzynia, co kiedyś telewizory były, taką ogromną, nie? Te ludzie to jak wściekłe tu latają w tych maskach, kurde, jak ogłupiały jakieś takie. Chyba im tam piździ na morze, ile to mumy. 2,5 jeszcze pokazuje. A i chciałem wam dokończyć jeszcze o tym. No i zaświeciła mi się, po tym jak na akumulator wyciągłem, zaświeciła mi się, kurde, kierownica na tym, na desce rozdzielczej. Wczoraj to było. No i poczytałem w internecie, gorą, kurczę, jak to wykasować. Może zaś te kody trzeba wykasować, albo pierun wie, co się dzieje. I tam tak. Tam jeden napisał takie coś, to zrobię, to mi co mi to szkodzi, nic się nie zepsuje. Odpalić auto, skręcić kierownicą w prawo stronę, potrzymać 2 sekundy, skręcić kierownicą w lewo stronę, potrzymać 2 sekundy i kawałeczek pojechać do przodu. Tak zrobiłem na placu przy warsztacie i zgasło. No kto by na takie głupoty wpadł, że tak trzeba robić. No i tam na tym poligonie, wracam do tego poligonu tam, i tam je suszyli te grzyby, kurde, i tak dalej, tam jak, kurde, tak było jakoś możliwie. No, żarcie tam było, tam szło przeżyć jakoś, kurde, tam.
Nie było tak najgorzej. Najgorzej to było w jednostce, bo tam też ten szef kuchni krot, kurde. Skurczybyk. Zamiast żołnierzom, kurde, dać taki kawałek kiełbasy, bo przysługiwało, to on to pocił tak po... Miał ten wymiar, ale był tak po skosie pocięty, że to był taki plasterek praktycznie. I ten... No i tak to wyglądało. Ja pierdzielę gadam. Dobra, trzeba się zbierać, kurde. Ani mi się szyby nie chce otwierać, kurde, tak. Takie czasy były, kurde. No i... Aha, no i jeszcze miałem dwa wyjazdy do Łomży. Z tej jednostki miałem dwa wyjazdy do Łomży, do jednostki remontowej. Tam my zawozili te stare 660. Złomy jak pierun. Czyli pakowaliśmy się na Aszelun, na pociąg. Najpierw my wypolali druty na tym autodromie, żeby były miękkie, żeby takie odciągi zrobić. To nie było takich łańcuchów, jak teraz Paweł miał tam do te koparki czy coś. Nie, normalnie drutem się, kurde, zawijało i się taki patyk wsadzało, kręciło się klinę pod koła i jechało to pierństwo na pociągu. I tam do Łomży nas zawieźli. Jechaliśmy z Wrocławia, czyli z Oleśnicy do Łomży chyba z 2 czy 3 tygodnie. A co się tam działo po drodze, to wam opowiem następnym razem. Na razie, trzymajcie się. Bo to było ciekawe.